kurs na prawo jazdy, taki jak jest w Polsce, nie wystarcza, żeby dobrze jeździć. Jest to tylko wprowadzenie do tego, jak używać samochodu. Natomiast nie budujemy w ogóle świadomości w kierowcach, jak bezpiecznie jeździć, jak być dobrym i bezpiecznym użytkownikiem, na co zwracać uwagę, jak uczestniczyć w ruchu drogowym, w którym nie jesteśmy sami i w którym nie tylko są inne samochody, ale również piesi, rowerzyści, duże samochody, ciężarówki itd. Problem leży i po stronie kursantów, po stronie instruktorów, również po stronie całego systemu kształcenia. Powinniśmy bardziej stawiać na bezpieczeństwo i na uświadomienie ryzyk. Podczas szkoleń powinniśmy wykorzystywać z takich elementów jak safety house, pokazywać zagrożenia, tak jak się robi to w niektórych krajach mocniej rozwiniętych od nas. Natomiast no, dzisiaj to wygląda w ten sposób, że wypuszczamy model o kierowcę, który nie zna tych elementów, jakie są zagrożenia, jakie są możliwości z poprawy bezpieczeństwa. Młodzi kierowcy mogą dokształcać się w szkołach techniki jazdy. Można organizować dla nich kursy dodatkowe, doszkalające. Oczywiście ważny jest wybór odpowiedniej jednostki i odpowiednich osób, tak żebyśmy świadomie budowali swoją wiedzę, a nie tylko wyłapywali informacje z internetu czy z lektur, z książek, które często są nieaktualne. Bardzo ważne jest to, żebyśmy uczyli się, wiedzieli, jak samochody dzisiejsze działają, jak systemy, czynne systemy bezpieczeństwa działają, jak z nich korzystać, jak nie dopuszczać do sytuacji ryzykownych na drodze. Doszkalanie dla nie tylko młodych, ale dla wszystkich kierowców coraz większą popularnością się cieszy, ponieważ każdy z nas rozumie, że uczestniczymy w tym ruchu drogowym, gdzie jest mnóstwo samochodów, jest mnóstwo sytuacji, w których mogą wystąpić zagrożenia. Nie zawsze mamy świetną pogodę. Wbrew pozorom, podczas dobrej pogody robi się najwięcej wypadków, bo każdy przyspiesza. Budujemy tą świadomość, jak nie zrobić sobie i innym krzywdy.